Barkowa baza nurkowa zacumowała przy brzegu Jeziora Tarnobrzeskiego. Budynek Ligi Obrony Kraju został oficjalnie otwarty w minioną sobotę. Trwająca ponad rok budowa imponującego budynku w kształcie barki dobiegła końca. Nowo powstała baza nurkowa mieści w sobie salę konferencyjną i szkoleniową, 10 pokoi noclegowych oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych i została w całości sfinansowana ze środków Ligi Obrony Kraju. Szanowni Państwo, w życiu zawsze kierowałem się, z domu to wyniosłem, jedną zasadą. Zawsze mi mówiono, masz, wyznaczaj cele i staraj się ich realizować. Tu za mną ten budynek jest jednym z moich marzeń, które udało mi się zrealizować. W oficjalnym otwarciu nowej bazy nurkowej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, klubów płetwonurkowych, członkowie Ligi Obrony Kraju. Słów uznania wobec budynku zaprojektowanego przez tarnobrzeskiego architekta Jana Krawczyka nie szczędzili posłanka Krystyna Skowrońska, a także prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Powiedział pan bardzo ważne słowa. Marzenia. Bo od marzeń wszystko się, drodzy państwo, zaczyna. My możemy wiele mówić, ale tak naprawdę na początku są marzenia. To, co mamy w głowie, to, co chcemy zrealizować, to jest najlepszy dowód na to, że warto mieć marzenia. Że ktoś, kto nie ma marzeń, zawsze będzie chodził tylko po ziemi i szukał przysłowiowej dziury w całym. To jest przepiękne miejsce. Przepiękne miejsce, które służy i służyć będzie, tak jak pan pułkownik powiedział, nie tylko Tarnobrzeżanom. Które będzie służyło wielu osobom, które tu przyjeżdżają. Chcę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobiliście. I trzeba być człowiekiem z pasją albo ludźmi z pasją, aby takie przedsięwzięcia realizować. Jest to przedsięwzięcie piękne. Przedsięwzięcie takie, które mówi, iż wyróżnikiem takim jest dla Tarnobrzega i marką również Jezioro Tarnobrzeskie, ale myślę, że ta baza nurkowa dla nurków będzie w sposób szczególny ważnym miejscem. W trakcie uroczystego otwarcia bazy nurkowej władze Ligi Obrony Kraju wręczyły odznaczenia honorowego członka LOK.